Pani marszałek, Wysoki Sejmie, chcę powiedzieć, że tak, co do agencji nie będę się odnosił, bo jestem posłem sprawozdawcy tej konkretnej ustawy i tu nie ma nic mowy o agencjach różnych, w tym również Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Natomiast sprawa dotyczy ułatwień, większego komfortu pracy pracowników zatrudnionych w Lasach Państwowych. Chodzi o to, żeby nie byli zatrudnieni niektórzy pracownicy w trybie powołania, tylko w trybie kodeksowym sąd pracy będzie rozstrzygał, jeżeli zostaną zwolnieni. Taka była intencja tej ustawy. Dziękuję, panie marszałku.